Hej wszystkim, z tej strony Pitax i witam was ponownie w moim Zagrajmy w Ruby Grim Eclipse. I w dzisiejszym odcinku znowu przechodzimy w tryb hordy. Dobra, tak jak w ogóle chciałem, zamierzałem, w poprzednim odcinku wspominałem, że będę chciał zagrać oczywiście żonem. I w tym odcinku właśnie przyszła pora na niego. Dokładnie tak. Codziennie dostaję w ogóle po 30 powiadomień na Steamie z tej dyskusji, którą wczoraj zamieściłem na stronie Ruby Polska, do której was zapraszam, z tą ankietą dotyczącą głosów. Tam naprawdę to, co się tam dzieje, to jest coś niebywałego. Jak bardzo Rooster Teeth integruje się tak naprawdę z fanami. Dobra, jeżeli chodzi o mapę, to może wybiorę Mountain Glen. No jest chyba moją ulubioną obecnie. Nie aż tak trudno. W przeciwieństwie do Emerald Forest. Emerald Forest chyba mi się wydaje, że jest najtrudniejszą z tych wszystkich map. Dobra, ale fajnie by było, gdyby ktoś do mnie dołączył. Bo żonę tak solować to nie chciałbym za bardzo. Dobra, już ktoś do mnie dołączył. Jest to Ren, no proszę. O, kolejna osoba z 10 ranku, wow. Dobra, tutaj będzie można fajnie powalczyć. Tak, jeżeli chodzi o żonę Arka, to w ogóle jeszcze nie ogarnąłem tej postaci, co ona umie. Także zbytnio się z nią nie ogrywałem. Wiem, że ona właśnie zamiast Erki, tak jak mówiłem, co do update'u. Okej. Na razie mamy tylko do obrony stację pierwszą, także to nie będzie żadnym wyzwaniem specjalnym. Blake mamy, no proszę. Tak, ten koleś postanowił, że nas odpuści. U niego też kombosów w ogóle żadnych nie sprawdzałem, także jest to postać, którą naprawdę chyba pierwszy raz będę teraz ogarniał. Dobra, zobaczmy. Dobra, pod ultimatem oczywiście daje boosta dla naszej drużyny. Dobra. Dobra, mam pierwszy level. I mam całą czwórkę właściwie. Dwa razy Blake, wow. Nie, żebym narzekał czy coś. Dobra. To może być ciekawe. Będę wystawiał ich na tym ataki. Nora, kto jak kto, ale po twojej postaci emocje mogą być związane tylko i wyłącznie z szokiem. Wow, ja żonę tak wymiata? Serio? Dobra, mam sporo teraz hajsu tutaj. W momencie, w którym się, o właśnie, stacja druga pojawi, warto by było w jakieś wieżyczki zainwestować. To jest shotgunowa? Nie wiem. Ale będę tutaj chciał postawić na pewno lodową. Ona tutaj się świetnie sprawdzi.
Przynajmniej mam taką nadzieję. No ale na razie stacja pierwsza w ogóle nie naruszona. Także tyle dobrego. Tamta wieżyczka powinna wspomagać stację drugą tak samo jak i pierwszą. Także mam nadzieję, że pod tym względem to coś da. Dobra, widzę, że R-ka będzie fajną umiejętnością pod mobilność zwyczajnie. Już nie jest. Kolejny level, co? I muzyka z traileru Ruby w tle. Zaraz wydam sobie tu jednego skilla, jak będę miał chwilę przerwy. Wow. Można ultimate ulepszyć na trzy sposoby. Z tego co tam przeczytałem. Tego trzeciego jeszcze nie znam tak naprawdę, ale... ale myślę, że będzie dosyć ciekawy. Jest oczywiście boost pod damage, boost pod szybkość. To wieżyczko w ogóle zaraz padnie, jeżeli tutaj nie obronię. No już właśnie padła. No i caffeine w tle teraz. Z kolei. Damage boost activated. No dobra. Dobra, czwarta fala za nami. Teraz odblokuje się prawdopodobnie trzecia stacja do obrony, tak jest. I już tam pędzę, żeby rozstawić wieżyczkę. Zapewne shotgunową. Dokładnie tak. Tutaj po trzeciej, chyba w szóstej czy tam w siódmej fali się rozpocznie obrona stacji czwartej, która się będzie znajdowała w tym miejscu. I odblokuje nam przejście tutaj w miejscu, gdzie stoi Blake. Aha, dobra, to można kupić to odblokowanie tego przejścia. Tego nie wiedziałem. Tak się zastanawiam trochę, co ona robi. Ale zaraz padnę. O, już padłem. To było za szybkie. No tak, tutaj w ogóle się nie odrodzimy po upływie tego czasu, jak padniemy. Tylko zaczniemy obserwować całą grę. Dlatego Blake, nie wiem, czy chcesz aż tak bardzo ryzykować. Dobra, dzięki. Tutaj oczywiście zaczniemy obserwować całą grę. Dobra, ten zmutowany Grim już nie żyje. No to już się robi intensywniej o wiele, no.
Dobra, tamte dwa machine guns sobie naprawdę fajnie radzą z tymi gminami. W którym miejscu? Tam. Dobra, lecę. Powinienem się bardziej tutaj trzymać przy nich. O, fuck. Dobra, to było groźne już. Ale tego nikt w ogóle nie broni. Ja tu sam jestem. Widzę, że stacja 1 też tam wsparcia w sumie potrzebuje. Okej, jakieś taktyki tutaj robimy. Kurde, jaka intensywna gierka się mi trafiła. Dobra, tutaj po dwóch się rozdzieliliśmy. A jest teraz w stacji czwarta do obrony, także teraz to już naprawdę nie ma zmiłu się. Chyba do najdalszej fali, jakiej doszedłem, ogólnie na tym trybie była chyba ósma. No, ja nie będę solował. Dobra, tu mam Norę do pomocy jeszcze. Jeszcze 11 przeciwników. No dawaj, że on takiego ursa już położyłeś jednym cięciem tak naprawdę. Czwórka mocno teraz obrywa. Dajcie mi za tu z tego ursa. Postawię zaraz wieżyczkę lodową. Aj, nie dali. Widzę, że mocno w machine gun je inwestują wszyscy. Dobra, to może być ciężkie do obrony. Ale znów tu jestem sam w ogóle. Nora mnie opuściła gdzieś. A rząd się nie nadaje do takich akcji. No właśnie. Chciałem wieżyczkę tam rozstawić, ja się troszeczkę pogubiłem. Dobra, kolejny tu rozstawię. Niech już nie będzie tej zamrażającej. Okej, to jest 9 fala. Mam straszne spadki FPS-ów na tej nagrywce, ale szkoda. Trochę, bo to jest naprawdę fajna gierka. Mi się trafiła.
dobra, widzę, że im więcej tych machine gunów jest tu w koło, to one fajnie odpychają te grimy zwyczajnie. O! No to ostatnia fala. Oh shit. Jestem tylko ciekaw, od czego zależy wszystko, że mam takie lagi. Właściwie spadek FPS-u. Dobra, radzimy sobie. Wszelkie ataki skupiły się na turetkach. Szczerze, w ogóle jeszcze nie przeszedłem w tym trybu Horde. To jest moja jak na razie najlepsza próba. I naprawdę nieźle idzie. Wow, dwóch przeciwników zostało. Tutaj się znajdują. No i się udało. Wow. Kurde. No, punktów nie miałem najgorszych, z tego się cieszę. Ale Jean Arc zaiste jest bardzo potrzebną postacią na Horde Mode. Ma fajne obszarówki poza tym i fajnie debuffuje przeciwników. Co pozwala na lepsze ich wykończenie, ale te wieżyczki tutaj naprawdę też robotę zrobiły, to trzeba powiedzieć. Dobra, ja będę opuszczał na razie gierkę, żeby się z wami pożegnać, a tak w ogóle to jeszcze będę zbierał prawdopodobnie jakąś ekipę do Ruby Grim Eclipse, żeby sobie pograć te Horde Mode'y. Także jeżeli ktoś by chciał ewentualnie, to może napisać na stronie internetowej Ruby Polska maila bądź wiadomość prywatną ze swoim Steam loginem, a na pewno się skontaktuję. A na razie, no i oczywiście na przyszłe nagrywki to zostanie. No, na razie, dzięki wszystkim za oglądanie. Z tej strony Pitax, na razie i cześć!